Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Natural. Dzisiaj robimy teleturniej, jest to dyktando, a znaczy nie, są to literówki. Ze mną moja wspaniała ekipa, czyli pani Martyna. Cześć. Pan Rafał. Dzień dobry. I pani Wiktoria. Witam. Czy jesteście gotowi na przeliterowanie polskich słów? Nie. Nie jesteście na to gotowi? Okej. Bo ja ogólnie nie biorę udziału w tym, ponieważ ja nie umiem po polsku, jestem czarny. To ja mam cię pytanie w sumie. No. Czemu czarni ludzie wszystko od białych zawsze kopiują? Ale czemu on bo zabrałeś film od trąby. Ale nie, on pewnie zabrał od jakiegoś murzyna z UK. Okej. A poza tym czarni mogą brać film od kogoś innego, bo czarni mogą kraść. Nie wiem czy wiecie, zostawcie łapkę w górę. Nie, co zostawcie. Monetyzacja. Ale ja tylko powiem, że idziemy odtąd. Dobrze, idziemy odtąd. Nie, dlaczego ja mam być ostatnia? To teraz może w ogóle nie. A będziemy te same słowa wszyscy literować? Nie. No nie, mamy 20, nie. Mamy 20 słów do przeliterowania. Kto wygrywa, dostaje jakąś nagrodę. To jest happy end tak zwany. Nie mogę jeszcze powiedzieć, co to będzie. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie. Dobra, ale teraz jest nagroda, czy jak pierdolisz? Pierdolę. Zostawcie miły komentarz. Tak, i mam nadzieję, że film będzie się podobał. Dobra, od kogo zaczyna? Albo nie, zróbcie tego, cin cian ciąg. No dobra, już będziemy tak. No nie, no dobra, jadę. Jesteś gotowa, pani Wiktoria? Tak. Na pierwszy wyraz. Szczerbaty. No to łatwe, jak okay, to? No, nie ma. Nie ma. No, czekaj. C, Z. Nie, już nie. Powiedziałaś S, C. Aha, jeszcze Z. Dziękuję dobra, bardzo. Dobra, nie przejmuj się, to jest początek. Dziękuję bardzo. Dobrze. Kolejne słowo, pan Mr. Rafał. Żółtaczka. Z kropką, ukreskowane, tak. L, tak. T, A, C, Z, K, A. Tak. Wow, niesamowicie, kurde, niespodziewane. Pani... pani studiująca tutaj Martyna. Żółw, masz łatwe. Żółw? Żółw. Z kropką, ukreskowane, L. Tak. W. Tak. Nie, ufy. Nie, masz rację. Dobrze, czyli wy macie po jeden, ty masz zero, jeszcze masz szansę się odbić, o nic się nie bój. Kolejne słowo. No. Nie stresuj się, ja wiem, że on cię stresuje. No dobra, mam. Szóstka. Szóstka, tak? Szóstka, no. Ale mam takie trudne. No nie masz tu. Dobra, T, tak. R, tak. Z, tak. U, tak. T. Nie. Przejmuj się, witam. Widzowie, ona się stresuje po prostu. To nie, bo mi dajesz sam. Nie, nieprawda. Nie, cicho. Bo ty powiedziałeś dobrze, że się stresowałaś. Tak. Okay. Nie, nie, jeszcze raz, dawaj. To jeszcze raz? No okej. Okay. A to samo nie powiem, bo no, to tak, było oczywiste. Tak. Dawaj. T, R, Z, U, S, T, K, K, A. Tak, dokładnie. No, bo ty mi klika zrobiłaś, ty powiedziałeś zamiast S. Nie, ogólnie Wika się stresuje, bo ona nie jest żadną youtuberką, tylko po prostu jest zwykłą polską kobietą i tyle. Pan Rafał, kolejne pytanie do ciebie. Jałmużna, to co lubisz? Lubię. J, A, L, M, U, zwykłe, rzad z kropką, N, A. Wow, stary, ty jesteś niesamowity. No, nie myślałem, stary, że tak będzie. Wiem, myślałem, że jestem głupi, wiem. Nie, nie myślałem, że jesteś głupi. Myślałem, że pani studiująca tutaj wszystkich rozwali, a jednak... Ale przecież jeszcze jest, ma szansę być na remisie. Ma szansę, bo tak jak mówię, pytań jest 20. No właśnie. Co? Nie studiowała jakiejś filologii polskiej, tylko okay, studiowała dobrze, ale to nic nie ma słowo w ramach, tak? To mówiłam o Martynie. Dobra. Chrząszcz. C, H, R, Z, O, S, Z, C, Z. Tak, masz rację. Wy macie po 3. Nie, po 2. Ty masz 1. 1, no. Dobrze, gotowa jesteś? Drabąszcz. Spokojnie. C, C, H. Tak, dokładnie, masz rację. Masz dwa punkty, Wika, spokojnie. Wiedziałam, że to się dzieje. No tak, nie, zostawcie łapkę dla Wiki, bo ona się stresuje. Postaw jej kolację chociaż. No postawię jej, ja ci postawię coś. Drąga, postawię. Ale mrozi oko. Kolejne słowo. Chrabąszcz. Chrząszczy mówiłaś. Aha, ale nie, Martyna mówiła chrząszcz. Ona mówiła chrabąszcz. Nie. Nie, ona nie, ja mówiłam chrząszcz. Nie. Dobra, nie ważne. Było czy nie? Mi się wydaje, że było. Dawaj, lecisz. No dobra, ale było. Dawaj, no. C, H, R, A, B, O, S, D, w sensie szy. Takie nie, co powiedziałem? C, C, krawosz. C, H, nie, R, nie, R, nie mogę. 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 Nie mogę.
nie było. Ja żeby... Ale Rafał to na cwaniaku zrobił, bo on was zagadał, w głowie sam ustawiał wszystko. No nie, ale za zasady. Nie, no ale dobrze Dobra, masz punkt. Ale jak chcecie, możesz mi odjąć. Nie, 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 masz punkt. Masz punkt. Pojadkowej, Martyna. Bardzo łatwe. Czoła. P, S, Z, C, Z, O, L, A. Tak, dokładnie. Pojadkowej, Wiktoria. Wyimaginowany. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Wy masz trzy, wy macie po cztery. Kolejne. Pany Rafale. Krzyżówka. Kurde, widzisz, a ja nie jestem przekonany, czy dobrze myślę. No i to dobrze właśnie. Przez RZ. K, R, Z, Y. Tak. Z kropką. Tak. Ukreskowane. K, A. Tak. Kurde, Starlux spierdalasz. To jest wow, niesamowite. Dobra, masz 5 punktów już. Martyna. Szczebrzeszyn. Szczebrzeszyn, tak? Tak. S, Z, C, Z. Tak. E. Tak. B. Tak. Tak jeszcze. R, Z, E, tak. S. Z, N. Nie. Kurde. A powiedz Szczebrzeszyn. Ona nie potrafi tego nawet wymówić. Szczebrzeszyn. No bo takie ciężkie słowo powybierał. Jak ciężkie, przecież ja nawet bym to zdobył. Ale ja jestem też drogowcem, ja muszę sobie patrzeć. Dobrze, Rafał ma 5, ty masz 4, ty masz 3, masz szansę teraz dogonić Martynę. Gotowa jesteś? No. Brzęcz. Brzem czy Szczykiewicz? To jest trudne. Źle powiedziałeś, Brzem czy Szczykiewicz? Brzem czy Szczykiewicz? Brzem czy Szczykiewicz? Brzem czy Szczykiewicz? To ja w końcu. Brzem czy Szczykiewicz? Nie, Brzem czy Szczykiewicz. Nie. Wpisz w Google. A to jest dobra, sobie dobra chuj, jego słowo. No to jak... Ale on sobie myślał słowa teraz, no kurwa. Nie, jest powiedz M. Jakieś gańskie słowo i co? Jest M. To i tak masz już... Emy? No nie patrzę na takie M, my. A jakie w końcu słowo jest? Tak szczerze, to jest to trudne. No Brzem czy Szczykiewicz? Brzem czy Szczykiewicz? No nie wiem co to jest, teraz ale dobra. Tak szczerze, to ostatnio nie było. B, R, Z, L, M, tak. Sy. Nie. Brzem, szczy, Szczykiewicz. Brzem, szczy, Szczykiewicz. No to mówię S. Nie. Brzem, Brzem, czy Szczykiewicz. A brzy L, M, tak? Jest. No nie wiem. Brzem, czy Szczykiewicz. No nie. Dobra, zmiennie to słowo. No inne słowo, jakie to słowo było. Zmieniam, ale kurde, to jest proste słowo, bardzo proste i zobaczysz potem, że jest proste. Masz wadę wymowy i nie słychać, co ty mówisz nawet. No, no nie, ja chodziłem do lokopedii, to prawda i to nieważne, ale mówię poprawnie. Arbitraż w takim razie. Arbitraż? Tak. A, R, B, I, nie, A, R, B, I, T, R, A, Rzeckowo. Tak, zajebiście. Macie po 4 punkty. To było takie pytające. Rafał ma 5. I tak ci, i tak ulgę dostałeś, żeby nie było. Nie no, to trudne miała. Półgłówek. O to mnie. No to ja wiem jak. P, uskreską, L, G, L, uskreską, tak. W, E, K. Wow. To było najłatwiejsze z tego wszystkiego. Rafał, no, on mi daje ulgi jakieś, żeby na górę. Nie, to tak idzie po prostu randomowo. Czemu mam? No Jezu, żartujemy, tak coś tak nosi. Nie umuszę się. Półgłówek zrobione, Rafał ma 6. Pójdź to, policzymy po programie. Ty macie, ona ma 5, nie, 4, ty masz jeszcze 4. Ona miała jedno mniej ode mnie, więc ma 5. No dobra. A nie, poczekaj, bo ty teraz powiedziałeś, masz 6, a ja jeszcze nie mówiłam, to mam 4, tak. Ona ma 4, ty masz 4, dobra. Jarmusz. Jarmusz, tak? J, A, R, M, U, zwykłe i że z kropką. Tak. Jakie to wahanie. Masz 5 punktów, 4, 6, 5. A Wika też nie miała 5? Nie, miała 4. No, teraz będzie ma 5. Daj mi to. Jeżo zwierz. Jeżo zwierz. Tak. J, E, tak. Ż, O, Z, Z, W, I, E, R, Z. Tak, zajebiście, masz już 5 punktów. Rafał. Wika. Super. Bardzo proste. Rzeczucha. R, Z, E, tak. Z, kropko, U, C, H. Tak. Kurde, myślałam, że to jest niesamowity, to jest, ale tak szczerze, ja po prostu wiedziałem, że Rafał mi zna. Ale ja ci mówiłem, ja z polskiego zawsze spieradziłem, ale matematyki jakby się dał, to bym sobie poszedł. Ale to jakiegoś programu. Jada, albo coś. Zaproście mnie do pamięci. Tak, z gwiazdami. Nie, co? Jak ja się ruszam? Ja przed nagrywkami mówiłam, że Rafał jest dobry z polskiego. No. Dzięki, dzięki. Gotowa jesteś? Jestem. Azerbejdżan. Co? No, a to jest łatwe, dobra. Dobrze, ale powiedz to... Azerbejdżan. Azerbejdżan, tak? Bejdżan, A, R, Z... Nie. Azer...
Powiedziałaś AR, a jest AZ. A nie powiedziałam AZ. Dobra, no dobra, niech będzie. No Wika, masz szansę dogonić Martynę, bo to jest ostatnia... No. Ostatnie słowo. Cina. T, R, Z, C, Z. Nie. Nie śpiejcie z dziewczyny! To nie śmiejecie, no! Nie jesteś dżentelmenem! Jestem dżentelmenem, ale... Jak to przez rzecz kropną? Nie. Nie, T, R, Z, C, I, N, A. Aha, okej. No. Także koniec teleturnieju. To już? No już! To miała jedno więcej, ale dobra. Dobra, to ja mam wymyślę. No ja mam wymyślę, dajcie mi chwilę. Dobra, ale ja bym tylko Rafał. Ja sobie pobudzę. Rafał wygrał. Bo on ma dwa do przodu. Nie, tak szczerze, bądźmy szczerzy. Rafał wygrał. No tak, wygrał. Co mogę powiedzieć? Czekajcie, kombinacja. Chcę jeszcze pogratulować. Po tym przegranym gratuluję, pojebałeś ze mną tylko. Dziękuję za udział w teleturnieju. Było świetnie, co chciałeś powiedzieć? Chciałem tylko powiedzieć, że to jest doskonały dowód na to, że to mężczyzna powinien rządzić związku. Mężczyźni zawsze mają rację, nigdy się nie mylą. Jak nigdy się nie mylimy, to jest dowód na tym odcinku. Więc jeżeli mężczyzna ci mówi, że faktycznie, nie wiem, jest brud w toalecie, trzeba wyczyścić, to znaczy, że powinnaś pójść i umyć, bo mężczyźni zawsze mają rację. Genetyczna dominacja. Dominacja genetyczna, Martyna chciała... Chciałam tylko powiedzieć, że następnym razem chcę się zmierzyć w zadaniu matematycznym z Rafałem. I zobaczymy. Zadanie matematyczne? Dobrze. Bo na przykład matematyczne... Pamiętaj. Jeżeli będę miał czas, to okej. Okay. No tak, zapomniałem, że ludzie nie mają czasu. Wika, chcesz coś powiedzieć, bo ty zajęłaś drugie miejsce, aby nie patrzeć? No nie, no naszym razem więcej słów może być, żeby prostsze, no. No nie, to były dwa. Ja mam jeszcze jeden komunikat. Następnym razem chciałbym nagrody. Ale to nie przejadę. Będą, ale nie dla chłopaków. Możesz się zareklamować. Nie. Kanały są w opisie, Instagramy dziewczyn na pewno znacie, bo jesteście koniowicami. Zapraszam serdecznie do subowania, do zostawienia łapki w górę i do fajnego komentarza. Ja tylko dodam, że wszystkie komentarze, w których ktoś mnie będzie wyzywał, będę usuwał, bo mam moderatora. Nawet nie wiedziałem, moderator na YouTubie może usuwać komentarze. Tak? No. Wow. To było na tyle, trzymajcie się ciepło, peace. Nara. Nara. No, siema. No.